Siemany do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i jesteśmy dzisiaj tradycyjnie na Palionowie. Słuchajcie, wczoraj odzyskałem moje super moce w Minecraft, z czego jestem mega zadowolony. Jak widzicie, mogę teraz sobie normalnie, prawda, tutaj, o, normalnie ognisko by nam się przestało palić, to robimy PUM! I to, o kurczę, zapaliłem obok ogniska. No ale normalnie możemy ogniska rozpalać i tak dalej, więc dzisiaj postanowiłem, tak jak widzicie po tytule i po miniaturce, nagrać reakcję mojego klona na to, że odzyskałem moje wszystkie super moce. Jest aktualnie klon na serwerze, więc za niedługo do niego tam się przyjdziemy, coś z nim porozmawiamy i tak dalej. I nie chcę mu od razu mówić o tym, że mam te super moce. Chcę to zrobić na zasadzie takiej, że on powiedział, że potrzebuje pomocy dzisiaj w kilku rzeczach, więc ja mu pójdę w tym pomóc i jakoś w tych wszystkich rzeczach postaram się mu jakoś jakby to powiedzieć, pokazać to, że mam te super moce i zobaczyć jego taką naturalną reakcję, a nie po prostu przyjdę i powiem: mam super moce, a on: aha. Tylko po prostu, wiecie, jakoś chcę go zaskoczyć, wiecie, o co chodzi. Więc to jest plan na dzisiejszy odcinek, ale zanim jednak pójdziemy do klona, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. I przypominam o tym, że tutaj są odcinki rano i wieczorem, ponieważ są o 10 i o 19:19, więc warto subskrybować. A dodatkowo możecie wbić na kanał Szczypson Plus, tam dzisiaj wleciał odcinek z Amonga, na którym spytałem o coś bardzo ważnego w sumie, coś związanego troszkę z vlogami, więc jeżeli jesteście ciekawi co, no to zachęcam, wbijcie link w opisie, no i możecie sobie zobaczyć, o czym tam była mowa. W każdym razie, wróćmy do tego, co mamy do zrobienia tutaj, bo to jest kozak totalny. Jestem ciekaw, jaką reakcję będzie miał, więc od razu lecę do niego, żeby z nim porozmawiać o tym, żeby dowiedzieć się, co mam do zrobienia dzisiaj, w czym on tam potrzebuje pomocy, żeby z nim po prostu, żeby mieć jakąś okazję na to, żeby mu powiedzieć. Jak widzicie, ja już mega szybko przebiegłem ten most, bo ja mam takiego sprinta. Ja muszę uważać, żeby tutaj nie sprintować, bo widzicie, ja jestem strasznie szybki. Dobra, halo klon, halo. Co, że się tak zawiesił? Halo. No, halo. No tu jestem! Halo. Tu jest. Dobra, ty jesteś ślepy. W czym ci miałem pomóc? O co chodzi? Napisałeś życzenia świąteczne na karcie w Palionowie, na tablicy? Nie napisałem. No to co? No i że to mam zrobić, że ja przyszedłem po to, żebyś ty mi powiedział, że mam później życzenia napisać? Tak. No masz tabliczkę jakąś? Nie wiem. Poszukam. Bo ja nie mam tabliczek. No, jeżeli masz tabliczkę, no to pójdę napisać te życzenia, ale no kurde. No zajdź, szybko. Ale już jest po świętach, no ale dobra, dajmy to, żeby wszystko było miło. Jak po świętach? Są święta. Czekaj, raz, dwa, sześć i patyczek, dobra. Kurde, nie tak. No to dawaj, zrób mi tą tabliczkę, bo ja nie mam z czego, nic nie mam, totalnie. Jestem totalnym biedakiem. Proszę. O, ile ich... Dobra, starczy, dobra. To lecę zostawić tą wiadomość, no. zaraz wrócę. Dobra, słuchajcie. Dobra. Ja tu czekam, stary. Dobra, jasne. Dobra, ja lecę normalnie, lecę jak Superman, ponieważ ja tam będę chwilę, moment. Załatwimy to w 3 sekundy, tak, że on by się totalnie nie spodziewał. To jeszcze zrobimy, zanim słońce zajdzie, normalnie. O kurczę, zminimalizował mi się Minecraft. Dobra, tu dolatujemy, tu jest tablica ogłoszeń, czekajcie, gdzie ona jest? Tu, jak tu się w ogóle świątecznie zrobiło? Ja nie mogę, jakby tu dawno nie było. Dobra, życzenia świąteczne piszemy. Halo, halo, to ja, stary S, mam bukiew... Nie, dobra, to wywalamy, to jest takiego starego mnie. Dobra, wszystkiego, kurczę, nie, bez plusa, wszystkie, bez równa się, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, pozdro. Dobra, jedna tabliczka w sumie starczyła. Mamy napisane życzenia, wracam z powrotem do niego. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to, że tak szybko wróciłem. Uwaga, tu. Ja tak tęskniłem za tymi supermocami. Patrzcie, jakie to jest szybkie. Jestem chwilę, moment tam, gdzie powinienem być. Uwaga, gdzie tutaj jest ten? Uwaga, halo, dojeżdżamy. O, on... Czy on tam widzi, czy on mógł mnie widzieć na górze? Czekajcie, czy on był na tej wieży? Halo? Czekajcie, nie było go, tu może się przewidzieć. O, halo, już no, załatwiłem. No miałeś iść, No byłem już. Jak byłeś, ty nie ukręcaj mnie. No byłem, patrz, dałeś mi 3 tabliczki, mam 2. Wyrzuć wszystkie. No, wszystkie wyrzuciłem. Nie, pewnie sobie, mam zaś sprawdzić? No. No nie chce mi się, to jest za daleko. Jak tak szybko wróciłeś? To jest niemożliwe, stary. No bo ja zacząłem biegać, jestem teraz sprinterem. Sprinterem. No ta, no przysięgam, że ja tam biegłem sprinterem. Tak szybko, tak się zmachałem, jak mi się pachy spociły. Pokaż. Trochę ta. Dobra, że ci do sudora, chodź. Ta, masz jakiś? O Jezu.
Masz jakiś... mówisz, że aż tak wali, ale... Na trzy się mają, na dobra, trzy się mają. Dobra, ty jesteś normalny, jak się będę nacierał krową, co to ma być za dezodorant? Dobra, dawaj jakiś... Co trzeba ci jeszcze zrobić? Nie wiem. Nie wiesz? Zimno mi trochę, zimno mi trochę w sumie. Zimno ci? No. To może jakoś... Ja wiem co! Ognisko stary zrobimy, co ty na to? Dobra, zróbmy ognisko. A masz ten... no co masz ognisko w sumie, czy jakieś większe ognisko robimy? No czekaj, nie no. Ja bym zrobił takie większe, takie z prawdziwego zdarzenia. Aha, co ty na to? Czyli chcesz spalić swoją wyspę? Oszalałeś? No co ty? Co? No czemu? Czekaj, tylko muszę z paniczki znaleźć. Postaw to najpierw. Nie! O, tu sobie gdzieś po... O. Że tu ognisko? No, a tylko muszę po zapalniczkę zajść. Ty, ale już się chyba, pali. Chyba, że ty masz. Już się pali. Jak już się pali? No już się pali, normalnie. O kurczę, skąd miałeś zapalniczkę? Nie mam zapalniczki. Tu też się pali. Nie, samo się zapaliło, się zapaliło. Masz kiełbaski? Jedną. O, to takiej to ja nie chcę. Dobra, nieważne. Coś jeszcze ci trzeba było pomóc? Bo ja nie mam całego dnia, stary. Czekaj, bo ty jakiś jesteś taki dziwny, mi się podejrzewa. A poczekaj, chodź. No to dobra, to zrobimy sprint. Chodź. No. Widzisz tu? Czekaj, o, mam pomysł. Widzisz to? Mam łuk. No. Ustaw się, wiesz, na shifcie, na samym rogu tego. Czekaj, kurde, jakby to zrobić. Czekaj, zajdę po jakiś ten surowiec. Dobra, mam deski. Stary, chodź, patrz. Robimy tak. Ty tu, ja tu. Stajemy na tym. No. Stajemy. I na shifcie, nie? No. Do samego końca. Dobra, i teraz tak. Czekaj. Strzelam strzałem do góry. I jak spadnie... Oj, przepraszam. Jak spadnie... Nie? Jak uderzy w ziemię, to zaczynamy biec. I kto pierwszy? Zobaczymy, czy jesteś taki szybki faktycznie. Dobra, no. Dobra, gotowy? No. I uwaga. Biegnę. Ha! Co jest? No to jest jaki... Co tam? Jeszcze na hita go miałeś, nie no! Bo ja mam miecz mocny. Na siłownię zacząłeś chodzić czy co? Co mam? Ty na siłownię zacząłeś chodzić z klocem czy co? No normalnie, z klocem na siłownię chodzę i jeszcze ten. Ty byłeś gdzieś 10 sekund szybszy ode mnie. Dobra, czekaj, muszę to sprawdzić, stary. Ile ci serduszek zabrał? Nie, bo ty mnie zabijesz pewnie, bo ty jesteś mocarny. Trzy? No. Kłamiesz? Nie. No co? No, nie jeszcze raz, nie. Jeszcze raz, ja to nie wierzę. Dobra, teraz już normalnie, tutaj z tej kratki. Teraz ja strzelam strzałą? No, ty strzel, bo twoja się pali, będzie ją lepiej widać. No, sprzed leci. Nami tam upadnie. Tak, widzę. I lecę. Ha, Falstaff był, ale ty jesteś lamus. Teraz mnie nie dogonisz. Jeszcze się odwrócę. Co? Nie, słyszę jego kroki, no co to ma być? Ja też się tak nie bawię, dobra, inaczej. No. Nie, no to nie ma sensu z tobą granie, dobra, to zbijam w ogóle. No ale nie wiem, o co ci chodzi, to jestem sprinterem, tak jak powiedziałem, a ty mi zaraz... Właśnie, stary, patrz, co się stało, nie wiem, czy już to widziałeś, patrz to. Chodź u mnie. No. Coś się tu zmieniło, nie? No skrzynki jakoś są, tak skrzynki bardziej są zdzielono. Takie świąteczne, fajne wymieniłeś, fajne masz skrzynki świąteczne, podoba mi się. Nie, ja nie wymieniałem tego, to już tak było. Ja no jak, same ci się skrzynki wymieniają? No stary, ja nic nie robiłem. Ale ty tu masz tak gorąco, chopie. No mam gorąco, bo tu mi się pali, patrz. Stary. Gdzie tu mam kominek, nie? Ale tu jest tak gorąco, ja zawsze jak tu leżę, to kurde, jest mi tak ciepło. Ochłodzić cię? No dawaj, masz klimę przy sobie, czy co? Nie, mam taką, no w sumie to mam. Tak? No to dawaj. Ej! Ty mnie w bambuko zrobiłeś! Ty masz super moce! No mam, odzyskałem. Jak to się stało? Uwaga, pum! Palę ci Javirę. Nie, ej! Palę, faktycznie palę! Ej! Ale odwaliłeś kaszanę, stary! Ej, bo tu coś się jeszcze kopci. Ale ty jesteś dziad, stary. Słyszysz? Tu się kopci. Co? A nie. Stary, no nie! Czekaj, czy coś się kopci na zewnątrz? Nie. Nie? Ty jesteś głąb. Dobrze, jak nie wiem co. Dobrze, że się... Nie, stary, pali ci się tu! Co? Pali ta... O, dobra, zgasiłem. Ty jesteś niepoważny. Czemu jesteś niepoważny? Wyrocha z mojej wyspy. O, no i patrz, jakie mam dziury. Znowu... O kurde, to w środku się pali!
Dobra, dobra, no, zgasiłem, ja zgasiłem, zgasiłem, zgasiłem. To są dziury do zamurowania, to są niewielkie, niewielkie straty. A, nauczyłeś się latę, to teraz będziesz mi to łatał. Dobra, no ale nie cieszę się, że super moc odzyskałem. Jak to masz, przecież to u świrusa kamień. No odzyskałem kamień, kamień, otworzyłem go, stary. Otworzyłem go wczoraj. Jak otworzyłeś kamień? No otworzyłem. Przecież to jest kamień. Miałem taki ja ci może kiedyś pokażę, jak to trzeba było zrobić, ale były takie specjalne instrukcje i otworzyłem ten kamień, stary. I odzyskałem wszystkie moje supermoce, no. To czekaj, ja to chcę wykorzystać znowu, czekaj. Coś szybko, szybko, szybko. A możesz, mogę lecieć z tobą? Że wsiądę na ciebie i będę leciał? Nie, nie. A na smyczy? Nie wiem, czy ja jestem w stanie, masz smycz? Nie wiem, ja nie, chyba ciebie nie jestem w stanie na smycz wziąć, nie, na pewno czekaj, nie. Czekaj, tu, jak smycz, to tu gdzieś. Na pewno nie jestem w stanie ciebie chycić na smycz. Nie, 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 chyba nie, no, też no. Mi się tak wydaje, dobra, strzałki. Kurde, trzeba to jakoś wykorzystać, stary. Ty, tu ty teraz masz szansę z tym. No, z Dixonem. No ale Davison jest już dobry, wiesz, teraz w sumie walczymy bardziej z Venomem. Z Venomem, no. Uwaga, uwaga. Przepraszam. Dobra, ty jesteś taką świnią. Nie wiem, nie, koniec, koniec, koniec tematu. Nie, dobra, dobra, ja wracam na Palionowo. Pogadamy kiedy indziej, co? Aha, no ta, zapomniałem, że ty jesteś tak, o, na Palionowie. To teraz ja już... Jezu, chciałem powiedzieć, że znowu się coś pali, a to tego Netherracka mi zapaliłeś. Dziadu. Dobra, dobra. Trzymaj się, widzimy się następnym razem, ja wracam na Palionowo. Pozdro. Dobra, miej się ciepło. Miej się. Ej, dobra, ale nam się udało go fajną reakcję zdobyć. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie łapka w górę, subskrypcja, żeby być na bieżąco. Widzimy się. Wow, mi te się skrzynki pozmieniały. Widzimy się jutro. Jutro? Tak, no jutro. Jutro rano i po południu i wieczorem, więc zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.